trzy elementy, które w chwili obecnej będą w XXI wieku najbardziej zmieniać gospodarkę, w zasadniczym stopniu dotyczą mnie jako fundatora firmy, jako udziałowca firmy, jako menadżera, a jeden z tych elementów w ogóle będzie wywracał kolejną, a właściwie drugą połowę mojego życia. Te trzy elementy to jest zasadniczo. Pierwsza rzecz to jest postęp, a właściwie wybuch technologiczny. Ja mam tutaj na myśli zasadniczo cyfryzację, tak? Druga rzecz, jaka jest, to jest starzenie się społeczeństwa. Czy nam się podoba, czy nie. A trzecia rzecz, jaka jest, to jest migracja. Migracja, której się boimy i migracja, która jest rozgrywana zarówno przez frakcje polityczne, jak i jest obiektem badań wielu mądrych głów, socjologów i tak dalej, ale ona ma miejsce. Mieszamy się, mieszają się standardy, nie tylko kulturowe, ale jak popatrzymy, że technologia jest w tle, mieszają się standardy technologiczne, a właściwie podejście do tej technologii, znaczenie tej technologii, to jak ją rozumiemy. I teraz wyobraźmy sobie faceta, kole 40, na świeżo po rozwodzie, w przypadku mężczyzny ma to znaczenie, który ostatecznie jeszcze dochodzi do wniosku, że no może nie chcę powiedzieć, że nie daje, że się rozwodzi, to jeszcze firma mu się sypie, bo to jest bardzo takie subiektywne moje spojrzenie z tamtego okresu, czyli sprzed 8 lat, ale mamy człowieka, który dokonuje takiego pierwszego rozliczenia się, można powiedzieć, z przeszłością i nagle stwierdza, że przy tym postępie technologii, jaka jest, pomimo tego, że jesteśmy spółką PMC, PM Consulting jest spółką technologiczną, jesteśmy firmą, która rośnie rok do roku 18-23%. To nie jest mały wzrost na tym rynku. Jesteśmy firmą międzynarodową. Jesteśmy firmą, która obsługuje największe, mogę to śmiało powiedzieć bez absolutnie fałszywej skromności, bez przesady, największe firmy działające w Polsce. Od Jeronimo Martins począwszy na PKN Orlen skończywszy. Jednocześnie ja obserwuję, że ta firma, którą założyłem, która jest moim dzieckiem, w taki czy inny sposób, jak to powiedziała bardzo słusznie moja wspólniczka, jeżeli ma jakieś problemy, to ma dlatego, że zarząd nie daje sobie z nimi rady. Myśmy mieli świetnych pracowników, myśmy mieli świetnych klientów, my mamy znakomity produkt, ten produkt jest cały czas dewelopowany, cały czas rozwijany. To są systemy klasy ERP, które wspomagają procesy zarządzania szkoleniami i kompetencjami w organizacji, w chwili obecnej już nawet z elementami sztucznej inteligencji. Ja w tym momencie, kiedy to usłyszałem, stwierdziłem zaraz, no nie, to jest szaleństwo jakieś, no jak? A dlaczego? A dlaczego w tą stronę? Jak możesz tak mówić? I teraz uwaga, przecież to myśmy stworzyli, przecież to my jesteśmy przywódcami tej organizacji, tak? Stoimy na jej czele. Ja powiem szczerze, to było takie pół roku wstrząsu, kiedy mogę to teraz śmiało powiedzieć, dlatego Grzegorz, tobie powiedziałem, to nie jest tak o, dlatego że sukcesja tak naprawdę zaczyna się w nas. Sukcesja to jest zasadniczo zadanie sobie pytania, czy ja dojrzałem do tego, żeby stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, stary, siwizna jest, zakoli już nie ma, bo jesteś już łysy, mówię o sobie oczywiście, ale nadal jesteś zajebisty. Nadal masz coś do zaproponowania. I powiem Państwu szczerze, że jak słucham i tak dlatego się odwołuję do tego pojęcia sukcesji, które zostało w jakimś stopniu niestety na chwilę obecną, może nie, że spauperyzowane, ale zgubiło swój właściwy kontekst i znaczenie, zostało utowarowione, to właśnie zasadniczo z tego względu, iż próbuje się sukcesję zamknąć do pewnego procesu. Jestem procesowcem w ogóle. Moja lewa półkula działa bardzo ściśle, jestem typowym procesowcem. Ja rozumiem. Chcemy wiedzieć, jakie potrzebujemy zasoby, jakich reguł będziemy się trzymali, co chcemy mieć na wejściu procesu, co chcemy mieć na wyjściu procesu i mówimy, robimy sukcesję. Dodatkowo do tego zaprosiłem profesora Andrzeja Blikle, zaprosiłem paru innych sympatycznych ludzi, którzy nam opowiedzą, jak sukcesja przebiegła u nich. Wspólnie się, takie fajne określenie jest, nadczusujemy się, Amerykanie mówią made juice, nadczusujemy się i wszyscy ze świetlaną wizją wyjdziemy i wrócimy do swoich firm, do swoich przedsiębiorstw, do swoich mniejszych, większych organizacji i powiemy, słuchajcie, robimy sukcesję. Ja doszedłem do tego wniosku, dojrzałem do tego. W tym momencie przeważnie każdy przywódca, tak to nazwijmy, oczekuje oczywiście już akceptacji i oklasków. Ja tak miałem. Ja stanąłem przed swoim zespołem i powiedziałem, kochani, nadejszła wiekopomna chwila, chciałem wam powiedzieć, przekazuję stery. I tyle było gadania, tak? Bo przy pierwszej kryzysowej sytuacji moje mechanizmy poznawcze i mój model mentalny funkcjonował nadal według starych przyzwyczajeń. I tu kłania nam się prosty mechanizm Dilca, gdzie co jest najtrudniej zmienić? Postawy i przekonania. Więc jak wracając do twojego pytania, Grzegorzu, było ciężko i było pod górkę. Trzeba było zacząć od siebie. Trzeba było zacząć od pytania zasadniczo o to,
po co, albo jaki jest cel mojego biznesu? I to jest cholernie trudne pytanie, dlatego że w większości wypadków, jak rozmawiam z menadżerami, bardzo trudno jest uświadomić sobie różnicę pomiędzy celem a rezultatem. Ja nie będę teraz tego pytania stawiał, ale proponuję, aby Państwo wykonali tą figurę myślową i zastanowili się, jaka jest różnica między celem a rezultatem. W większości wypadków mamy to albo nieuświadomione, albo jeżeli jest to uświadomione, to jest to uświadomione tylko na poziomie celu. A moim celem jest jaki cel? Przepraszam, co jest moim celem? Przyspawanie do przywództwa i bycie tym przywódcą i trzymanie się, prawda, tego stołka. I to jest pierwsza część mojej odpowiedzi, druga będzie krótsza. Druga była krótsza o tyle, czy będzie krótsza o tyle, że jak powiedziałem trochę nieskromnie, firma rozwija się w tempie 18-23%. Dojrzałem do tego, żeby móc powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, iż rozwija się 18-23% rok do roku, nie dlatego, że jestem prezesem zarządu, nie dlatego, że jestem przywódcą, tylko pomimo tego, że jestem prezesem zarządu. Jest w tym pewna głębia, z którą będę chciał Państwa pozostawić po tym dzisiejszym spotkaniu, dlatego że dochodzimy do takiego momentu, kiedy trzeba uznać, że przywódca, a tym samym w procesie sukcesji, przywódca jest niezbędny na określonych etapach, w określonych jakby warstwach tego procesu. On nie może być wszędzie. A niestety, jak ja obserwuję to, co się dzieje i to nie jest tylko kwestia Polski. W Stanach jest ten sam stan. Na zachodzie Europy jest ten sam stan. To jest to stan pod tytułem trochę takiego managementu 1 albo managementu 1.0 albo 2.0, takie 2.0. Ja nie wiem, czy, bo tak rzucamy takie 2.0, jest 3.0 teraz się już mówi. Ja ostatnio uczestniczyłem w konferencji, w której była mowa na temat społeczeństwa. 5.0 już nawet. 1.0 to jest ten stan, kiedy Henry Ford uruchomił linię produkcyjną, tak? To był taki management, w którym Ford wiedział, o co chodzi i chyba najdobitniej, zacytuję jego słowa, oddawały ten klimat 1.0, a mianowicie szukałem rąk do pracy, a znalazłem ludzi. Miał nie fart, niestety. Management 2.0 to jest ten management, gdzie już mamy, on najdłużej właściwie trwał, to mamy tych przywódców, którzy mówią: działajmy tutaj wszyscy wspólnie, znakomicie Grzegorzu, że jesteś taki kreatywny, bardzo cenię sobie twoje zdanie, możesz je wyrażać, a będzie jeszcze lepiej, jeżeli to zdanie będzie zbieżne z moim zdaniem. Mamy na pewno, wiele osób tutaj obecnych wspomina te czasy. Ja mam cały czas w uszach niejednokrotnie to brzmienie o przewodniej sile i roli partii i tym podobnych rzeczach i fajnie jest, że towarzysz sekretarz tutaj nas odwiedził. Towarzysz sekretarz będzie jeszcze bardziej zachwycony, jeżeli będziemy zgodni i będziemy myśleć jak towarzysz sekretarz. To jest ten management 2.0 i on niestety w procesie sukcesji wychodzi w sposób, powiedziałbym, jakby no, w pełni obnaża. Właśnie co obnaża? I dlaczego sukcesja jest tak wspaniałą rzeczą? Sukcesja obnaża dojrzałość organizacji i naszą osobistą doskonałość i dojrzałość do tego, żeby wykonać ten ruch. I powiem Państwu szczerze, że już kończąc, bo nie chcę przegadać tego tematu, ale faktycznie trud sukcesji wynika zasadniczo z tego, że w mojej ocenie nie ma tak naprawdę w biznesie, w zarządzaniu, w przewodzeniu, zwał jak chciał, jeszcze możemy za chwilę porozwijać sobie te wątki, nie ma bardziej osobistego wątku niż wątek sukcesji. Bez względu na to, czy mówimy o rodzinie, czy mówimy o sukcesji w organizacji, w której nie występują żadne koligacje rodzinne, bo tego nie powiedziałem na początku. Myśmy to przypięli bardzo mocno do firm rodzinnych, ale proszę pamiętać, że sukcesja jest, tak jak powiedziałem, pewnym procesem, tak, który się dzieje, a który zakłada, że ja dzisiaj obejmując stanowisko, obejmując określone prawa, za 5 lat, za 10 lat, jeżeli moim celem, uwaga, jest to, żeby firma się rozwijała, a nie żeby pompował się balonik mojego ego, już dzisiaj muszę zacząć przygotowywać sukcesora na swoje stanowisko. Słuchajcie, to jest taki dualizm, to jest coś tak niesamowitego, że to jest praktycznie dla większości osób niewykonalne. Ja w roku 2010, kiedy podejmowałem tę decyzję, tak jak powiedziałem, to było pół roku ciężkiego zmagania się nie z kwestiami organizacji, nie z kwestiami zarządzania procesami, nie z kwestiami związanymi z organizacją pracy czy biznesu, tylko tak naprawdę z samym sobą. Co się wydarzyło później? Później to było właściwie to, że zmieniliśmy zupełnie model zatrudnienia. To mogę Państwu śmiało powiedzieć, że gro pracowników naszej firmy to są osoby wyłowione, co prawda w oparciu o nasze systemy, ale wyłowione z programów powiatowych urzędów pracy, gdzie zaangażowanie tych ludzi
A tutaj, jak dobrze pamiętam, Ewcia Błaszczak chyba z pół roku temu wyraźnie mówiła o tym, że już nie chodzi o motywowanie, chodzi o to, żeby pracownik był zaangażowany. Zaangażowanie, lojalność i oddanie tych ludzi jest nie do przecenienia. Za co? Tak, zgadza się. Za to, że dana im została szansa w pewnym momencie, że zostali zauważeni. Zwróćcie uwagę, na pewno Państwo bywacie na wielu szkoleniach i na wielu konferencjach, wybrzmiewa, bardzo silnie rezonuje to, ta potrzeba u każdego człowieka. Jaka? Bycia zauważonym. Więc to był jak gdyby taki pierwszy ruch, który żeśmy dokonali. Słuchajcie, 3 miesiące, 52 kandydatów, z 52 kandydatów wybraliśmy 3, 2 nie przyszło, bo stwierdziło, że wolą jechać na zmywak do UK-a. Mają prawo. Przyszła jedna osoba. Jest do dzisiaj z nami. Ja powiem więcej. Dzisiaj jest wiodącym PM-em w naszej firmie. Okazało się, że dziewczyna jest po cybernetyce i po matematyce i nikt jej nie chciał przyjąć tych 7 lat temu do pracy, bo nie wiedzieli, gdzie ją zagospodarować. W ten sposób zaczęliśmy budować zespół zupełnie świadomie, nie bojąc się i stawiając, i to jest chyba clue całej sprawy z sukcesją, stawiając na ludzi niezmanierowanych. Myśmy nie podkupywali ludzi z rynku, myśmy nie brali ludzi z innych organizacji. Niestety wiedzeni bardzo przykrymi doświadczeniami wynikającymi zasadniczo z tego, że oczekiwania jakby nie pokrywają się z pewną filozofią pracy, z pewnym garniturem wartości. I tu daleki jestem od jakichś niesamowicie jak wzniosłych idei dotyczących tychże wartości. Rezygnowaliśmy z tych ludzi. Braliśmy ludzi, którzy byli, ludzi, u których najważniejsza dla nas, czy może u których identyfikowaliśmy odpowiednią postawę. I to właściwie zgodnie z zasadą, wręcz wprost, zgodnie z zasadą Dilca, umiejętności można nauczyć, można wyszkolić. To jest kwestia dobrych systemów. My jesteśmy firmą, która tym się zajmuje, więc ja w pewnym momencie w ogóle byłem o to spokojny, bo ja jestem w stanie w ciągu miesiąca stwierdzić, czy pracownik będzie coś z niego, czy z niego nic nie będzie. Trochę jak Jack Welch powiedział, jeżeli będziesz miał 2 pracowników, jednego sukinsyna, którego nikt nie lubi, ale będzie ci przywoził wynik finansowy, i drugiego, kto jest tym wynikiem, będzie na bakier, ale będzie duszą całego zespołu, co zrobić z jednym, a co zrobić z drugim. Zdziwiliby się Państwo, jak jeszcze do niedawna stawiałem to pytanie na kick-off projektów u moich klientów, przeważnie słyszałem od kadry menadżerskiej, no wie Pan, rekin konsa to boli, ale lepiej mieć takiego rekina. A Jack Welch mówił, nie, wypiórz go na zbity pysk. Zachowaj tego, który ma odpowiednią postawę. Dlaczego? Bo postawy i przekonanie jest najtrudniej zmienić. To zabiera najwięcej czasu. Więc myśmy przyjęli takie strategiczne założenia, że kapitałem naszej organizacji, aktywem naszej organizacji w procesie sukcesji będą ludzie. To jest taki truizm, ale ci ludzie są niezbędni właśnie z określoną postawą. Dlaczego? Dlatego, że ten, który tę sukcesję przeprowadza, w tym wypadku ja, musi mieć pewien komfort i poczucie bezpieczeństwa, tak? W relacji z ludźmi, którzy nie będą próbowali na siłę z nim konkurować. To było bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że ten, kto przeprowadza sukcesję, musi mieć świadomość tego, że przekazując coś, nie ma na siłę złamać osobowości tych, którzy są sukcesorami, tylko ma stworzyć im warunki do ich rozwoju i znalezienia ich tożsamości. I tu jest drugi punkt, najtrudniejszy w procesie Krzyśku sukcesji. Jesteśmy tak przyspawani do naszych stanowisk, do naszego modelu i naszego wyobrażenia, że zasadniczo mówimy sukcesja tak, a jeszcze lepiej, jak to będzie sukcesja zgodnie z moim wyobrażeniem. A wiecie, gdzie jest problem? Problem jest w tym, że jeżeli trafi się na dobry zespół, w tym zespole znajdzie się te rodzynki, to najtrudniejszą rzeczą jest w pewnym momencie powiedzieć, idą w tym kierunku, w którym ja bym szedł, ale idą przy pomocy innych narzędzi, innymi ścieżkami, bo to jest już to, co oni mają wnieść do organizacji. To jest bardzo ciężko zaakceptować, bardzo często w procesie sukcesji. Ja to obserwuję niestety także w polskich firmach. Mógłbym tu podać przykłady firm, które w przepiękny sposób znakomicie to zrealizowały. I tutaj mam taki jeden przykład naszego klienta zresztą, firmy Mokate. Tak jak Państwo Mokrysz przeprowadzili sukcesję w swojej organizacji i to, co Adam Mokrysz w chwili obecnej robi z Mokate, to jest taki, powiedziałbym, modelowy przykład tego, jak należałoby sukcesję przeprowadzić. Choć oczywiście proszę nie wierzyć w to, że jest to idylliczny obraz. To jest ciągła praca, tak? Ta ciągła praca wynikająca między innymi z tego, że ja, dokonując sukcesji, będę najszczęśliwszy, taki mam odruch, znaczy ja nie mówię o sobie, tylko ja człowiek, będę oczywiście otwarty, chętnie posłucham i tak dalej, co masz do powiedzenia, no to ty jesteś sukcesorem, ale wiesz, bądź tym sukcesorem według mojego wyobrażenia. Bardzo trudnym jest nagle pogodzić się z tym i zrozumieć, że moim zadaniem w chwili obecnej Marka Adamskiego jest nie przeszkadzać tym ludziom, ale uwaga, jestem ważny, bo muszę im
trochę jak dobry ojciec, tworzyć warunki do tego, żeby popełniali błędy. Bo te błędy są ich kapitałem, bo nie ma błędów. Jest nauka, jest lekcja. I powiem Państwu szczerze, odpowiadając i kończąc, Grzesiu, ten przydługi nieco wstęp na temat sukcesji, tak to przebiegło, tak? Czyli postawiliśmy na ludzi, ja nie mówię o pozostałych rzeczach, bo one już jakby potem dalej szły. Chyba takim największym sukcesem tej sukcesji naszej, wspólnie przeprowadzonej, jest to, co w przywództwie moim zdaniem jest najistotniejsze. Dystans władzy. Słuchajcie, to nie chodzi, drodzy Państwo, o to, że ja z pracownikami jestem na ty, bo nie jestem. Do mnie pracownicy do chwili obecnej mówią, panie prezesie. Dokładnie. A jeżeli moja jedna z czołowych naszych analityczek biznesowych mówi do mnie w czarujący sposób, panie Marku, to jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dlaczego? Bo w tych słowach jej przejawia się zaufanie. To nie jest kwestia dystansu władzy, który będziemy budowali na tytułach. To jest kwestia jednego pytania. Jak jest problem, to do kogo oni idą? Czy oni przychodzą do mnie? Czy oni idą i stają przy automacie z kawą i zaczynają tak zwaną rozkminę robić między sobą i tworzyć scenariusze. I puchnie. I nie wiadomo, w którą stronę. Oni przychodzą do mnie. I myślę, Grzesiek, że takim właśnie podsumowaniem tej sukcesji u nas jest to, i myślę, że ciebie też to czeka. Dojdziesz do tego momentu, kiedy zorientujesz się, że nie uczestnicząc w procesach operacyjnych, jednocześnie pozostajesz nadal we właściwym punkcie i miejscu, dlatego że tworzysz przestrzeń ludziom do tego, aby mogli się uczyć. To wcale nie znaczy popełniać głupie błędy, a jak mają z czymś problem, to przychodzą do ciebie. Tak? I to nie jest też na zasadzie takiej, że oni przychodzą, ja muszę przylepić na drzwiach kartkę, zanim zapukasz do tych drzwi, zastanów się nad rozwiązaniem problemu. Nie, nie. To jest faktycznie przyjście w kwestiach kluczowych i istotnych. Tyle. No 8 lat takiej intensywnej pracy ostatniej to jest 3 do 4. Może jeszcze jedną rzecz dodam, nawet z dzisiejszego dnia. To jest... Ja na pewno miałem wiele szczęścia, dosłownego szczęścia, bo było nas na początku troje udziałowców i obecnie jestem ja i moja wspólniczka. Na pewno mogę śmiało powiedzieć, mam znakomitego wspólnika. Mam wspólnika, który w piękny sposób odnalazł się w swojej funkcji na odmianę dyrektora wykonawczego. I teraz to, co jest przy sukcesji bardzo ważne, nie gońmy za tym, że sukcesja jest w modzie, albo że tak należy, bo mamy lat 50, 60, no już wypadałoby tą sukcesję. Ja pamiętam, był taki etap z 20 lat temu, przychodziło się na takie imprezy właśnie, jak Grzegorz organizował i podchodził kolega i mówił do mnie, ty dzisiaj widzę pod krawatem. Ja mówię, no zawsze tak chodzę. Dopiero wyszedłeś z biura, a ja widzisz bez krawatu. Ja mówię, no i co to oznacza? Ja jestem rentierem. I wtedy było parcie na bycie rentierem, tak? Po chwili widziałem co róż mojego któregoś tam kolegę, właśnie tak to bez przysłowiowego krawatu, bo chciałem być rentierem, To samo jest jak gdyby z sukcesją. Tu nie ma reguły, który moment jest dobry. Moment dobry jest wtedy, kiedy organizacja, kiedy ja, człowiek, do tego dojrzałem, kiedy moja organizacja jest i organizacyjnie, i mentalnie na to gotowa. I teraz uwaga, kiedy są stworzone warunki w strukturze najwyższego zarządu do tego, żeby z jednej strony zespół mógł się uczyć, patrz, popełniać błędy, a z drugiej strony ten, który jest przekazującym pałeczkę, rozumie swoją funkcję i nie odbiera tego jako rodzaj dysfunkcji albo umniejszenia jego roli. Jeżeli tego nie ma, drodzy Państwo, drogi Grzegorzu, ciężka robota. To jest naprawdę jest ciężko. Przepraszam, mam nadzieję, że nie zagadałem. Turniak kiedyś mi powiedział, pamiętaj, to nie jest zebranie zarządu, oni nie muszą cię słuchać. Proszę Państwa, Marek, jak powiedziałem, jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce i to miała być rozmowa, ale jak widzicie, był to wykład i po zawodach, no i właściwie całe 20 minut skonsumowane.